Witam bardzo serdecznie, z tej strony Jakobs. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Frostpunk. Gramy na poziomie ekstremalnym. I na razie jest ok. Jeszcze nikt nie umarł. Także dajemy radę, na razie ok. Dobra, co my tu teraz mamy działać? Uchodźcy przychodzą. 14 godzin, kolejne 70 osób. Domy niby mamy, budujemy kolejne, naprawiamy, raczej modernizujemy baraki. Mało stali. To niedobrze, że jest mało stali. Co my tu mamy? 50 ludzi. Będą budować w ciągu dnia. Tak, ci kurde gamonie znowu idą budować. Jak oni mnie wkurzają, to ja nie wiem. Oni zamiast pracować, to oni idą budować. Nie wiedzą, że robota jest ważniejsza. Dobra, do roboty, gąby. A ten co tu jest? No, wszyscy pracować. A my teraz możemy to odpauzować. Ci co zostali, niech tutaj budują sobie. Godzin. Co zaś? Wskazówka od wiernej. Dobra. Okej. Okay. Dzięki. Tylko kradną te zapasy. Najmniejszy generator opracowano. Ile to stali? 30. Bierzemy to tak samo. Twardzenie mamy. Przydałoby się zbudować jeszcze dwa szpitale. Kurde, ile mam tych węzłów? Raz, dwa. Chyba co to się tak przesuwa, kurde. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ten będzie piąty tutaj. Tego muszę dać. Muszę dać. Teraz domy. Czy jeszcze tutaj mi gdzieś wlezie jakiś dom? Raczej nie. Tutaj wlezie jeden. Ogrzewany będzie. Tutaj też będzie ogrzewany. Okej, okej.
Oskarżony kapłan. Kapitanie, chce się z tobą widzieć. Pewna kobieta twierdzi, że ma dowody przeciwko jednemu z kapłanów. Ten z kolei oskarża ją o herezję. Oczywiście po stronie kapłana się tam kobieta, to tam kobieta. Nie ma. Zmiłuj. Dobra. Kolejny węzeł i węgiel jest na styku, można powiedzieć. Składów nie ma. Jedzenie. Nie, nie ma miejsca, kurde, blaszka. Dobra. Budują kolejne domy. Co tu możemy zrobić? Optymalizacja automatonów. Ocieplenie placówek medycznych też by się przydało. Ale najpierw ten węgiel może zrobimy. Kurde, znowu bym się wystraszył. 25 chorych, w tym 25 ciężko chorych. O rany boskie. Nie wiem, czy tych szpitali nam starczy. Weźmiemy wszystkich. Dobra. Ciężko chory idzie na leczenie. Ile oni się będą leczyć? Oto jest pytanie. Idą i dojść nie mogą. Ale damy im dodatkowe racje, żeby to się wyleczyło szybko. Za 21 godzin przyjdzie kolejnych 70 osób. Masakra. Jak tam z domami stoimy? 101 wolnych. Dobra, jest ok. Możemy sobie użyć zdolności słowa kapitana. Niezadowolenie, żeby spadło. Dobra, resztę zostawimy na razie. Ja bym zbudował te szpitale jeszcze, kurde, tylko nie mam miejsca, gdzie je dać. Tu jeden. Tu drugi postawimy. Lepiej mieć w zapasie, niż ma braknąć, bo później to będzie płacz. Dobra. Domy. Tu już nie będzie ogrzany. Dobrze.
wyłączyć to, kurde. Co tu się coś stało? A, to jest to, no. No, wyłączyłem, dobra. Jak tam leczenie ciężko chorych? 11 godzin. Nie zdążą się wyleczyć, zanim ci przyjdą, także jest ok. Dobra, racje zrobiły swoje. Tu damy na żywność. Węgiel i żywność. W ogóle inżynierów nie mam, kurde. A tu co przyjdzie? Inżynierowie, dobrze, no to dobrze, chociaż tyle. Tej lecznicy to ja bym pozabierał to, bo oni i tak się tu nie leczą. Wyłącz to. A damy do szpitala ludzi. Dobra. Może to ogarną jakoś. Mam nadzieję. ...180 wolnych domów. Powinno wystarczyć, mam nadzieję. Dziewiąty dzień. Nadal zero zabitych, także jest ok. Na razie. Dobra, możemy zmniejszyć jeden poziom, bo jest ocieplenie przyszło. Ale za chwilę znowu. Dobra, teraz możemy zająć się dziećmi. Zrobimy świetlicę. Ile tych dzieci mamy? 126 rany boskie. Gdzie ja to pomieszczę ich? Trzy świetlice. To wszystko. Sześć. Więcej nie wejdzie. Dziewięćdziesiąt 36 bez świetlic. Trzy świetlice jeszcze bym musiał postawić. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca na to. Bo tutaj to już będą nieogrzana będzie.
nie ma. Nie ma miejsca, niestety. Mówi się trudno. Dobra, tu mamy zrobione. Ja bym jeszcze to zrobił. Węgiel jest ok, dobra. Dwudziestu dziewięciu chorych jeszcze zostało. Gdzie oni są, jak tu ich nie ma w szpitalach? A nie, jak jacyś są jeszcze, dobra. Dziesięć domów. Niech budują. Iskierka nadziei, kapliczki. Cieszę się, że to słyszę. Mieszkańcy zaczęli zostawiać amulety, różańce przy kapliczkach. Zarąbiście. Dobra. Budować domy. Piętnastu chorych, akurat ci przyjdą, 70 chorych. Teraz będzie ich dużo więcej, ciężko chorych na pewno. Sześćdziesiąt ludzi, w tym 50 ciężko chorych. Niezadowolenie wyraźnie wzrośnie. Bierzemy wszystkich. To przyniesie przyszłość, ok. Dobra. Mamy trzech, ok. I tak, ty idziesz tu, gdzie jest najdalej. Ty idziesz tutaj. Może przez to. I ty pójdziesz też przez to. Tutaj, ok. Ok, dobra. Opracuj technologię balon szkła z tego. Dobra, opracujemy technologię balon, ale najpierw jeszcze to zrobimy. Żeby oni szybciej chodzili. Mamy chorych. Czy oni już doszli do tych szpitali? Gdzie tam doszli? Idzie na leczenie. Dobra, jak coś to damy im terację za chwilę. Dobra, wszystkie domy będą ulepszone. Elegancko. Elegancko. No, dajemy im rację. Tu, gdzie są ciężko chorzy, damy rację. Tu nie ma. Dobra. Jest ok. Domy wszystkie ulepszone.
Inżynierowie potrzebni tutaj. Max, tutaj Max. Ok. Jest ok, dobra. Mamy rdzeń parowy, to możemy zrobić sobie jednego automatona. Jednego automatona możemy sobie zrobić. Oczekuję. Dobra, ty idziesz tutaj. A ty idziesz tutaj. Dobra, wszystko odbudowali. 120 wolnych miejsc, elegancko. I o to chodziło. Dobrze. Jak tam nasi pacjenci? 8 godzin, 9. No i gitara. Czy jest tu możliwość jeszcze... Kurde, kuchni to już to nigdzie nie wcisnę raczej. Niedobrze. Chyba, że do kuchni tam automat to na... Tylko, że on jak będzie zimno, to nie będzie pracować. Damy dzieci jako pomocnicy naukowi. New law, tak jest. No dobrze. Ciężko chorzy się już stali lekko chorzy. Także jest dobrze. A tutaj są pacjenci? Nie ma. Dobra. Teraz tylko jedzenia dużo trzeba zrobić. Będzie dobrze. I węgiel. Składy pełne, stali brakuje, automaton jest, nie, to dość total, ocalali, spadają na skraju śmierci, zabierzmy ich do miasta. Dobra. Kolejni potrzebujący. Kolejny donos, dobra. Nie ma stali. Mamy to. Teraz musimy zrobić optymalizację
automatonów chyba. Żeby były wydajniejsze. Jak teraz z węglem stoimy. Dobra, na razie jest dobrze. Optymalizacja, co ja robię? Śpieszy to trochę. Tak. Będzie więcej węgla, więcej wszystkiego. Ocalali. Zabierzemy ich do miasta. I ocalali. Zabierzemy chorych do miasta. Dobra. Dobrze, nie wygląda to źle na razie. Dziewięciu chorych. Automaton zrobiony. Nie mam stali na razie na kolejnego, dlatego to na razie wyłączymy. On pójdzie do huty, ale to jak skończy się zmiana dopiero. O 20. I jeszcze jednego zrobimy. I będzie wszystko. Tak, tylko że ja nie mam składów porobionych. I drewna też brakuje, kurde. Ale lipa. Boże, mnie ulepszył tych. Stój. Nie ulepszyłem tych do drążenia drewna. Teraz będę cierpiał, bo nie będę miał drewna. No. Potrzeba 50. A ja nie mam 50. Dwójka. Dobra, i teraz potrzebne. Zbieramy drewno. Ile wolnych domów? 100 jeszcze. Żeby mi tylko nie brakło tych miejsc, bo jak jeszcze następnie przyjdą. Dobra, ten idzie tutaj. Czterdziestu chorych się zrobiło. Ciężko chorych nawet. Bo oni przyszli, kurde, schorowani. Dobra, niech się leczą. Racje żywnościowe. Jedno musimy dać na surową żywność. Stój. Ty idziesz, kolego, tutaj. Jedno musimy dać na węgiel i
to na żywność jeszcze. A, miałem tego automatona zmienić, kurde. Kurde, tyle chorych się zrobiło. Tyle chorych się zrobiło. Uciekinierka, rozpaczony ojciec. Przyszedł do ciebie jakiś człowiek, mówi, że jego córka uciekła, kiedy rozeszła się wieść o burzy. Chce pożyczyć sanie zwiadowców i poszukać dziewczyny. Dobra. Wyposażmy go na podróż. Niech idzie szukać córki. Też bym poszedł. Ty zapierniczasz tutaj. Chorych na chorych się zrobiło. 8 godzin. Ale już z ciężko chorych robią się lekko chorzy. Dobra. Ty idziesz tutaj. A ty idziesz tutaj. To nie żyje. Jak zmarli wskutek braku leczenia? Co ty gadasz za głupoty? Przecież wszyscy są w szpitalu. Bez jaj. No dobra, no. No to niestety nie uda się bez śmierci przejść tego. Trzech umarło. Dwoje dzieci i robotnik, ale przecież mają miejsce w szpitalach. To nie wiem, o co chodzi. Dlaczego oni umarli? Dobra. O, następny. Skutek braku leczenia. No. To jest niemożliwe. No ale dobra, no. Skoro tak, to jeszcze następnie zginą. Ciężko chorzy. Jeszcze klientów jest tutaj. Trochu.
Dobra, mamy trochę stali. To ulepszymy. Kolejne hangary. Znowu ocalali naukowców. Zaprowadzimy do miasta. Dobra, i ostatnia optymalizacja automatonu numer 3. Tak, to jest. Dobra, przyszli następni. Tutaj też ocalali. Kolejni naukowcy. Tutaj nie ma niestety ludzi, ale mamy jakieś odkryte miejsca, dwa. Wielki krater. To idziemy. No i co? Tak umierali i co? I co? Tyle miejsc w szpitalu i umarli. To mi się nie podoba. Rozumiem, jakby nie było miejsca, to leczenia nie było, ale kurde, było miejsce. Dobra, wyłącz to przeciążenie, bo jest dzień. Brawo. Dobra, tu już raczej nic nie weźmiemy. Tu mamy wszystko zrobione. I tutaj też mamy wszystko zrobione. To tego i tego nie robię, także... Prawa mamy skończone wszystkie. Prawa mamy skończone. Zostały tylko badania jeszcze porobić. Nazbierać jedzenia i węgla jak najwięcej. I możemy lecieć do finału. Dobra. Automatony mamy. Tu już nic nie będziemy ulepszać. Ten balon może bym zrobił. Dobra, zróbmy ten balon jeszcze. 100 drewna, 100 stali. Masakra. Balon i tak musimy opracować. 6 dni zostało. A, jeszcze będziemy musieli zrobić regulator przeciążenia i to. Jeszcze parę badań jest do zrobienia. Nie ma nic, nie. Krater jest świeży. Projekty technologiczne zabierzemy. Nie wiem, pójdziemy tutaj chyba, w tą stronę. Tam, gdzie dalej. Chatę jeszcze miałem ulepszyć jedną. Dwie nawet.
Ty, kolego. Idziesz tutaj. Możemy sobie użyć zdolności. O, słowa kapitana, pięknie. Żeby niezadowolenie spadło. Mamy tyle ludzi. 40 stali potrzebne. Dobra, jedno możemy zbudować jeszcze. Niech latają, zbierają żywność. Ty pójdziesz tutaj po to, dobra. I co? Wszyscy się wyleczyli. Potrzebne były te 5 trupów, to ja nie wiem. Nie było potrzebne. Nie mogli się wyleczyć. A tak to mamy 5 trupów. No niestety nie udało się. A tak chciałem to zrobić. Ale dobra, poranek się zaczyna. Do roboty nie robię. Zawiłe zawirowania. Nic tu nie ma. Trupy tylko. Idziemy tam. A ty idziesz tutaj. Węgiel. Miejsce się kończy na węgiel. Składy trzeba budować. Stali mało. Stali mało. Może tego automatona bym zbudował jeszcze jednego. Co zaś? Wskazówka odwiernej, dobra. Dobra, mamy to. Co tu jeszcze możemy zrobić? Tutaj mamy, tutaj też mamy, ale zrobimy sobie tutaj już wszystko. Regulator przeciążenia. Ratowano ocalały, dobra. Wycofaj wszystkie zwiadowcy. Opracuj technologię. Regulator przeciążenia. Zbierz co najmniej tygodniowy zapas z racji żywnościowych. 4008. Mamy
5 dni, żeby zdobyć jeszcze więcej żarcia. Kolejne technologie jakieś. Idziemy tutaj. A ten idzie tutaj. Dobra. Wzmocniony barak, pechowy projekt, kolejne technologie. No i co ten tutaj już wszystko zebrał? Zobaczymy, co ten tu odkryje, żebym się nie musiał wracać 30 razy. Nie pamiętam, czy tam jeszcze coś było, czy nie. Składy zasobów i jeden hangar myśliwych. Układ bezpieczeństwa generatora. Dobra, ten obóz to chyba zginiemy już. Bo już tutaj zaczyna się zamarzać wszystko. Budować te składy szybciej. 200 ludzi, 158 wolnych i oni tak się guzdrzą, że to jest masakra. To powinno być w momencie wybudowane. Ty miałeś wracać. Kurde, co ty robisz, kościół? Technologie. Dobra. To tu nic nie ma już, to wracaj. Do domu. Ty też możesz wracać do domu. Ten jeszcze tam człapie, dobra. Dobrze. Kończymy ten odcinek, także widzimy się w następnym. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.